Ja nazywam się Krystian Kozarawski, jestem redaktorem naczelnym Maja.pl z największego polskiego serwisu użytkowników Apple, ale nie będę mówił o tym serwisie, a nie będę mówił specjalnie o Apple. Jestem blogerem od 2007 roku, ale robiłem jeszcze różne inne rzeczy. Jestem archeologiem z wykształcenia, cały czas aktywnym muzykiem metalowym, macham głową na scenie podczas koncertów. Gdzieś tam technologia cały czas w moim życiu była obecna. Od dzieciństwa. Pierwszy mój kontakt z komputerem był w 1984 roku. Dlaczego tutaj w tle jest ta kartka na różne produkty pierwszej potrzeby? Bo te komputery nie były na kartki, ale było ich jeszcze mniej niż powiedzmy na przykład, nie wiem, cukru, co tam jeszcze było, papierosy to słaby przykład, ale czekolady na przykład, prawda? Mam 43 lata, więc powiedzmy w 84 roku miałem lat 10, jak łatwo obliczyć. Pierwszy kontakt z komputerem to był oczywiście ZX Spectrum. Były też Atari, był Commodore, jakiś tam Amstrad też po drodze gdzieś. Miałem o tyle takie szczęście, że moja mama pracowała w Domu Kultury. Więc jak pewnie starsze osoby tutaj na sali pamiętają, te komputery przede wszystkim pojawiały się w jakichś właśnie domach kultury, na jakichś tam spędach. Ktoś przywiózł z RFN-u jeszcze takiego kraju, czy z zachodnich Niemiec, jakiś komputer, no i powiedzmy tam za drobną opłatą z domu kultury pokazywał ten komputer lub uczył dzieci jakiegoś tam basica. Więc moja początkowa edukacja związana z komputerami wyglądała tak. Czyli był jeden komputer i powiedzmy tam, nie wiem, grupa dzieciaków, które kilka siedziało przy komputerze i przy monitorze, reszta stała i z wielkich emocjach patrzyła, co się dzieje na ekranie. A na ekranie albo dział się prosty jakiś kod w basicu, zwykle ograniczał się do jednej linijki, loads, i odpalało się magnetofon i wczytywało się grę. Więc tak wyglądała ta edukacja informatyczna, przynajmniej na moim przykładzie na początku, w połowie lat 80. w zasadzie, przez bardzo długi okres czasu. Potem oczywiście był za duże wyciłane pieniądze komputer z Peweksu Atari. No i był taki magazyn komputerowy, pewnie też niektórzy pamiętają, Bajtek, z którego pierwsze moje doświadczenia programistyczne to było przepisywanie po prostu jakichś tam prostych gierek. Ja miałem o tyle to nieszczęście, że jak tutaj jest akurat klan Commodore, a miałem Atari, mamę było stać tylko na komputer bez magnetofonu, więc przez pierwsze 4 miesiące miałem komputer, na którego nie mogłem żadnej gry po prostu wczytać, więc wklepywałem ten kod z klawiatury, 2 godziny na przykład taki klon Arkanoida i potem 5 godzin grania do wyłączenia komputera. Potem, no może dzięki temu jakieś tam doświadczenie złapałem, takie podstawowe, naprawdę prymitywne. Ale kiedy poszedłem do liceum i pojawiły się wtedy już komputery, to były MSX-y, taki standard zupełnie w Europie i w Stanach, bardzo, bym powiedział, niespotykany z Japonii, z tego co pamiętam, to przyszło. I uczono języka Logo. Ja to był czas licealny, już w tym czasie nie będę ukrywał. Wolałem chodzić z kolegami na piwo i chodzić na koncerty metalowe, ale byłem na tyle dobry, że uczyłem pana od zajęć praktyczno-technicznych, który stał się jakby z automatu nauczycielem informatyki. Uczyłem go, jak się obsługuje ten komputer, prostych komend w tym Logo. No i miałem tak, same mierne, same truje i 6 z informatyki. Tak to mniej więcej wyglądało. Potem zupełnie sprzedałem komputer, na prawie 10 lat nie miałem komputera. Głównie zajmowałem się graniem rock'n'rollem. Potem ta technologia jakoś zaczęła wracać, a no właśnie, w 2007 roku, bardzo szybko to przejdę, kupiłem sobie Maca i zacząłem pisać bloga Apple. Wcześniej prowadziłem bloga w Irlandii, takiego dość popularnego, a wróciłem z Irlandii, trudno było blogować w Irlandii, więc zacząłem blogować technologii. No i akurat dobrze mi to szło i jakoś tam stałem się dość popularnym blogerem, ale będąc już mocno w tej technologii, zacząłem sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę trochę przebimbałem swoje, może nie życie, bo nie narzekam na swoje życie, było całkiem ciekawe i cały czas jest ciekawe, ale przebimbałem trochę tą kwestię tej informatyki, znaczy informatyki, programowania, prawda, że wolałem grać w jakieś proste gierki niż nawet programować w basicu jakieś ciekawsze rzeczy, ale nie było zachęty, po prostu był jeden komputer na sali w klubie komputerowym i żaden dzieciak nie chciał po prostu naprawdę wpisać jakiegoś programu, wolał sobie po prostu pograć w gry. Więc kiedy urodziły mi się dzieci i te dzieci zaczęły dorastać, znaczy zaczęły, może powiedzmy pierwszy z synów zaczął, nauczył się czytać i pisać, zacząłem myśleć o tym, że jak mu pomóc w taki sposób, żeby on już jakby sam
wychowywał się w tej technologii, bo miał w domu w zasadzie no, każdy możliwy produkt firmy na A. Nauczył się pisać i czytać z własnej, oczywiście my go tam próbowaliśmy uczyć, ale nauczył się czytać i pisać sam na iPadzie, bo wyszukiwał sobie bajki na YouTube'a i po prostu przychodził do nas, tata, wyszukaj mi tam Lego Star Wars. No i w końcu zaczął to obserwować i zaskoczył nas tym, że w wieku 4 lat napisał list do Świętego Mikołaja pełnymi zdaniami, oczywiście drukowanymi literami z błędami, ale pełnymi zdaniami napisał list do Świętego Mikołaja w wieku 4 lat. I przyznam, naprawdę byliśmy z żoną w ciężkim szoku, że jakby tak szybko z własnej potrzeby tego się nauczył. Zwracam na to uwagę z jednego prostego powodu. Dzieci, moim zdaniem, one doskonale wiedzą, jak się obsługuje smartfona, tablet, komputer. Naprawdę sobie z tym doskonale radzą. Coś tam na początku trzeba im pokazać, ale uczenie ich na przykład Painta jest moim zdaniem zupełnie bezcelowe, a do tego Painta jeszcze też wrócę. Kilka miesięcy po tym, jak mój syn już nauczył się czytać i pisać, właśnie jakoś tak na wiosnę, bawiliśmy się klockami Lego. Od razu wspomnę, że ta technologia u mnie w domu nie zastępuje rodziców, jest w jakimś stopniu dozowana, dużo jest przede wszystkim zabaw klockami. Bawiliśmy się z synem klockami Lego Duplo i coś mi strzeliło do głowy, zupełnie przypadkowo, eureka, mówię, wymyśliłem sobie, że sprawdzę, czy on jest w ogóle podatny na takie rzeczy jak programowanie. I zrobiłem coś takiego. Jeden z tych klocków, czerwony klocek, miałby został robotem i napisałem mu taki prosty kod. Pierwsza linijka, nie wiem, czy to można odczytać, rzecz trochę jest niewyraźnie. Sprawdź, czy stoisz na czerwonym klocku. Dwa, jeśli stoisz na czerwonym klocku, to połącz się z nim. Jeśli stoisz na klocku w innym kolorze, to nic nie rób. Trzy, idź do przodu. Cztery, zacznij instrukcję od początku. No i mój syn, Olaf, poradził sobie z tym. Oczywiście wykonał wszystko to tak, jak trzeba, zebrał czerwone klocki. Co mnie bardzo ucieszyło, no bo jakby w wieku 4 lat i 3 niż tam 4 miesięcy wykonał swój pierwszy program komputerowy i go zrozumiał. Więc zacząłem się w ten sposób z nim bawić. To trwało tam kilka miesięcy. Były to bardzo nieregularne różnego rodzaju tego typu zabawy. Potem przyszło w okolicach właśnie tej akcji godzina kodowania, pojawiła się w serwisie Code.org, pojawił się taki samouczek z Gwiezdnymi Wojnami. Oczywiście Olaf jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc też od razu to wypróbowaliśmy. Potem Apple wypuściło, moim zdaniem, świetny, nie twierdzę, że jest to najlepszy program, ale jest to bardzo dobry program do nauki kodowania dla dzieci, czyli Swift Playgrounds, czyli języka Swift. I taka drobna różnica tutaj nie ma, nie uważam, że to jest, też nie chcę tutaj jakby stawiać tego na piedestał, że jest to lepsze, ale tutaj od razu się koduje używając kodu. Nie jakichś tam klocków, takich rzeczy, tylko kodu. Ale, no i też zaczęliśmy się tym bawić, tylko problem był podstawowy. Z racji tego, że ja pracuję w domu i mam nienormowany czas pracy, jestem blogerem, dziennikarzem teraz, więc de facto moje dzieci dość często oglądają moje plecy. W sensie takim, że no po prostu nie mogę sobie o godzinie 18 odejść od komputera i powiedzieć, dobra, dzisiaj już koniec. Zawsze jest coś do roboty, zawsze to jakaś recenzja, to coś jakieś teksty gdzieś tam wiszą i trzeba po prostu czasami je wieczorem napisać, więc z tą zabawą było różnie. W ubiegłym roku zostałem poproszony, częściowo też trochę sam to zaproponowałem, żeby zorganizować w klasie mojego syna, wtedy jeszcze pierwszej klasie, zajęcia z ogólnie rozumianych nowych technologii. Pokazałem im tam hologramy. Nie wiem, czy ktoś z was bawił się w hologramy. Cztery opakowania, cztery pudełka do CDR-ów się wycina w formie trójkątów. Buduje się taki rodzaj pryzmatu. Na YouTube jest masa filmów do hologramów. No, fajna zabawa dla dzieciaków, bo mogą sobie zobaczyć ten hologram po prostu latający w tej piramidce w środku. Więc pokazywałem im takie piramidy. Pokazywałem im rzeczywistość wirtualną prostą na przykładzie Google Cardboard, no i pokazywałem im roboty sfero programowalne. Oczywiście w głównej mierze one się nim bawiły, wziąłem tam wszystkie możliwe moje jakieś tam iPhony, iPady stare, bo tych robotów trochę mam, żeby jak najwięcej dzieci mogło się naraz tym bawić, a jednocześnie sfero ma taki model edukacyjny, przezroczysty i aplikacje też do programowania. I też pokazywałem im wstępnie mniej więcej, jak się koduje, programuje takie roboty. Lekcja miała trwać 45 minut, trwała 5 godzin. Cały piątek ta lekcja zajęła. Nie narzekam, bo ja się też bardzo dobrze bawiłem. Kiedy tą lekcję, no właśnie,
skończyłem, pomyślałem o tym, że coś można by więcej zrobić. No dzieci mają w szkole lekcje informatyki, no ale właśnie. Kojarzycie ten obrazek pewnie, ja go trochę przerobiłem, czyli Blue Screen of Death, i to jest to, co ja określam lekcjami informatyki. Na też nie zrozumcie mnie źle, nie mam pretensji do szkoły czy do nauczycieli, no, oni mają świetną wychowawczynię, wspaniałą kobietę, ale lekcje informatyki polegają na tym, że oni się uczą Windowsa, uczą się obsługi Worda, uczą się obsługi Painta. Mają takie komputery, tutaj kolega wspomniał, te komputery tak, kiedy ja badałem w ogóle kwestie jakichkolwiek nauki, te komputery były nie podłączone do internetu, teraz są, ale no, tak jak powiedziałeś, no to jest lipa straszna. Komputery są totalnie z odzysku, monitory są zebrane przez rodziców, w większości na szczęście już LCD-ki, nie CRT, więc nie walą już też tym promieniami z ekranu, ale no generalnie jest lipa po prostu. No mogą na tym się uczyć Painta, Worda i Windowsa, co też nie jest złe, ja sobie trochę to cenię, też z racji takiej, że mnie po prostu w domu dzieci nie mają kontaktu z żadnym produktem Microsoftu, więc no mogą przynajmniej mieć z nim kontakt w szkole, więc to jest też, nie no jest to też jakaś wartość edukacyjna przynajmniej dla mojego syna. Więc zastanawiałem się jeszcze właśnie po tej lekcji nowych technologii, co tu robić, pomyślałem sobie, że ponieważ ja sam zacząłem się uczyć programowania rok temu w styczniu, właśnie w Swiftie na iOS-a i tak jestem w miarę systematyczny, godzinę dziennie na to poświęcam, już jakieś tam proste aplikacje na iPhone'a sobie tworzę, lista zadań do zrobienia, jakaś prosta gra, takie rzeczy, więc stwierdziłem, że a może to czas właśnie, żeby nie uczyć tylko mojego syna w domu, ale uczyć całą jego klasę. Zrobiłem to z kilku powodów. Jeden z powodów był bardzo, powiedziałbym, taki, brakuje mi słowa. Chodziło generalnie o to, że właśnie, że w domu nie miałem tej systematyczności, czyli zawsze mi coś wypadało, żeby tego mojego Olafa pouczyć, zawsze po prostu okazywało się, że zamiast codziennie tej nauki w tym programie, no to wypadało i czasami dwa tygodnie na przykład nie uczyłem tego programowania. Więc pomyślałem sobie, że jeżeli będę uczył w szkole całą jego klasę, to będzie to musiało być już systematyczne i faktycznie zaczęliśmy myśleć z panią wychowawczynią o tym, co to zrobić i od września zaczęliśmy jakoś tam nad tym pracować, rozmawiać z dyrekcją. I w listopadzie, na początku listopada ruszyliśmy z zajęciami, od listopada do teraz prowadzę co tydzień w piątek na ostatniej godzinie lekcyjnej zajęcia z dziećmi, uczę ich programowania w języku Swift, ale to są absolutne podstawy, czyli to jest instrukcja, jak się tworzy instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, stałe, tego typu rzeczy. Ważna rzecz, ja nie jestem nauczycielem, nie mam kursu pedagogicznego, myślę o tym, żeby to zrobić, ale na razie jestem, nie mam żadnych takich uprawnień, więc oczywiście na lekcji musi być wychowawczyni klasy, która jest ze mną cały czas. Nie ukrywam, że to też jest pomocne, bo ona potrafi czasami te dzieci spacyfikować, rzadko. Co ciekawe, to jest na ostatniej godzinie lekcyjnej po 5 godzinach zajęć i mogę bez fałszywej skromności stwierdzić, że dzieciaki po prostu pracują na tej lekcji bardzo dobrze i zwykle jest tak, że na 45 minut lekcji 40 minut wytrzymują super, dopiero tam te ostatnie 5 minut to niektóre dzieci wykazują już jakieś znużenie. Oczywiście wszystko było przedyskutowane z rodzicami na zebraniach, rodzice zgodzili się na to, że te dzieci będą zostawały godziny dłużej. Oczywiście nie są to zajęcia, są to zajęcia fakultatywne, nieobligatoryjne, w sensie takim, że jak dziecko nie przyjdzie na te zajęcia, no to nie ma w dzienniku nieobecności wpisanej, co oczywiste, ale naprawdę jest bardzo dobra frekwencja, zwykle jest frekwencja wyższa niż liczba dzieci w klasie, jest około 20 dzieci w klasie. Często jest tak, że jakiś starszy brat czy starsza siostra, która czeka na to na swojego młodszego brata czy siostrę, przychodzi też na te zajęcia i bierze w nich udział. Jak wygląda strona techniczna tych zajęć i od razu dlaczego korzystam z rozwiązań Apple? Tutaj na zdjęciu dobrze to widać. Ja korzystam, tutaj widać też te komputery stare, takie rozwalone, które po prostu stoją gdzieś pod ścianami. No bo po prostu no, nie za bardzo tutaj mogłem z nich skorzystać, nawet do Scratcha czy do czegoś takiego, jak nie było internetu, no to po prostu nic nie można było zrobić. Musiałem sobie pożyczyć od jakiegoś znajomego rzutnik, więc pożyczyłem rzutnik. W klasie jest rzutnik, ale bez HDMI, więc nie mogłem podłączyć do tego Apple TV, które służy mi do przesyłania obrazów z iPada. Więc pożyczyłem od kolegi rzutnik. Używam mojego prywatnego Apple TV trzeciej generacji. Router MiFi, który daje mi własny internet. Nie po to, żeby to gdzieś tam surfować po sieci, ale po to, żeby te urządzenia się składnie spinały. No i ponieważ ta aplikacja Swift Playgrounds jest tylko na iPada, to pracuję na iPadzie.
Dzieci, jak widzicie na zdjęciu, nie pracują na żadnych innych urządzeniach. Obraz jest, zaraz też do tych slajdów przejdę, wysyłany przez rzutnik na ekran. No i dzieci widzą na dużym ekranie, co się dzieje i jak to wszystko działa. Tak jak wspomniałem, ja nie jestem nauczycielem, musiałem oczywiście opracować pewien program, żeby przedstawić dyrekcji. Dyrekcja jest też wyrozumiała i bardzo elastyczna, więc to był taki bardzo ramowy program. W dużym stopniu te zajęcia są trochę improwizowane, w sensie takim, że na każdych zajęciach przerabiamy dwie plansze ze Swift Playgrounds. Ja tych plansz nie przerabiam w domu sam. Zostawiam dzieciakom, znaczy po części chcę się z nimi sprawdzić. Na tej zasadzie, że po prostu rozwiązujemy jakieś zadania, zaraz pokażę Wam też, jak takie plansze wyglądają. Rozwiązujemy jakieś zadania i ja oczywiście podpowiadam pewne rzeczy, dzieciaki podpowiadają swoje. Czasami jest tak, że proszę pana, albo tato, mój syn krzyczy, zrób inaczej. I okazuje się, że faktycznie dzieciaki mają rację. Czasami to, co mi się w głowie 43-latka gdzieś tam już zakodowało, że można zrobić tak, 7-8-latkowie są w stanie zrobić to lepiej i wymyślić po prostu prostsze rozwiązanie. Dlatego to jest też dla mnie fajna nauka, że nie przychodzę jakby z gotowym rozwiązaniem pewnego problemu, tylko rozwiązujemy wspólnie. Tak to wygląda właśnie tutaj, nie wiem, czy to widać. Rzutnik rzuca obraz na ekran. Teraz się wyposażyłem już w kij od szczotki, taki krótki, jako ten wskaźnik. Miałem na początku, nie miałem doświadczenia, że faktycznie taki wskaźnik jest niepotrzebny. Laserowego nie chcę używać. Mówię, jest to trochę prowizorka. Widać, że jest rzutnik na górze, ale mówię, ten rzutnik nie ma HDMI, więc stawiam na pudłach własny rzutnik, rzucam to na ekran. Tak wygląda aplikacja Swift Playgrounds. Sterujemy takim stworkiem, on się nazywa Byte, tak jak ten Bajtek nasz dawny. Dzieciaki go chciły już inaczej, nazywałem go jednooczkiem, bo ma jedno oko ma ten stworek. No i oczywiście to jest wszystko, to jest 3D, palcem się porusza, można tą scenę oglądać z każdej dowolnej strony, przybliża się, oddalać, ale programuje się tego robota już za pomocą tradycyjnego kodu, tak? Czyli dzieciaki uczą się już tutaj, przykładowo, robot ma przejść przez wszystkie pola i sprawdzać na każdym polu, czy jest pole z przełącznikiem, czy jest pole z kryształem, no i w zależności od tego zbierać, przełączać. No i dzięki temu uczą się, powiedzmy, na przykład właśnie instrukcji warunkowych, czy pętli, prawda? To są rzeczy, które one robią już same. I teraz we wtorek mieliśmy jakiegoś tam dziennikarza z jednego z łódzkich dzienników, no więc szkoła strasznie spięta, bo tutaj trzeba coś przygotować, no i mówię, dobra, to wrobimy jakąś taką prostszą planszę, wziąłem to, no i to dzieciaki już same pisały, w sensie takim, że były w stanie już same stworzyć ten kod, prawda, podając mi komendy, co ma być po kolei, jak to ma wyglądać, i zawsze pytam, no to dzieci, jak tworzymy instrukcje warunkowe, to od czego zaczynamy, prawda, i one to wszystko podają. Można to wpisywać, można to wybierać po prostu z dołu już z gotowych schematów. No właśnie, powiedziałem, dlaczego Apple. No, prosta rzecz, jest to, koszula jest bliższa ciału. Kiedy ja zacząłem, ja mówię, ja pracuję w zasadzie tylko na sprzęcie Apple w domu, piszę o tym od wielu lat, więc w zasadzie nie mam innych urządzeń w domu, więc automatycznie zacząłem uczyć swojego syna na iPadzie, na dostępnych na to urządzenie narzędziach, no i idąc do szkoły automatycznie przeniosłem to dalej. Szkoła nie ma żadnych innych narzędzi, no poza tymi starymi komputerami, które właśnie widać na zdjęciu. Oczywiście takie tłumaczenie dzieciom, to jest pewnym wyzwaniem, jest tłumaczenie dzieciom pewnych zagadnień, prawda? Czyli na przykład tutaj było jakąś instrukcję warunkową, tłumaczyłem, napisałem na kartce jednemu z chłopców i on po prostu musiał wykonywać pewne rzeczy w zależności od tego, co się znajduje przed nim. Ostatnio na przykład dzieci się zaczęły pytać, co to są takie nawiasy po każdej instrukcji, po nazwie instrukcja. Mówię, no to dzieci, wyobraźcie sobie na przykład maszynkę do mięsa, prawda? Tam maszynka do mięsa to jest taka funkcja, którą wy wpisujecie, a w te nawiasy to mięso władujecie i instrukcja wam, powiedzmy, coś zwraca, prawda? No to tam to maszynka do mięsa to jest ta instrukcja, a te nawiasy to jest to miejsce, gdzie mięso pakujecie, czyli coś do tej funkcji wkładacie, prawda? No jakieś, tu chodzi o to, żeby, to są rzeczy, które, tak jak powiedziałem, improwizuję, te rzeczy wymyślam na bieżąco, staram się myśleć po prostu, jak im pewne rzeczy wytłumaczyć i jakieś takie często śmieszne rzeczy mi po prostu wpadają do głowy i ale to działa. Najważniejsze jest to, że efekt jest taki, że dzieci to rozumieją. Oczywiście to nie jest tak, że na każdych zajęciach przerabiamy coś nowego. No, w zasadzie teraz instrukcje warunkowe i pętle sobie przerabiamy od miesiąca, bo to nie chodzi o to, żeby te dzieciaki, no nie wiem, już pod koniec tego roku sypały z rękawa aplikacjami na iOS-a, prawda, na iPhone'a. No nie o to chodzi.
To też nie chodzi o to, żeby one miały programować w języku Swift. Tu chodzi o to, ten język Swift jest generalnie prosty, uniwersalny też, ale te podstawy, których ja ich uczę, pozwolą mi w zasadzie programować w każdym dowolnym innym języku. Zadaję też dzieciakom pracę domową. To też są rzeczy, mówię, czysto improwizowane. Wydrukowałem na przykład sobie takie tablice, gdzie powiedzmy, to jest taka mapa, gdzie jest zaznaczona trasa przejścia takiego robota, czy tam tego stworka, no i dzieciaki musiały do tego napisać kod z tymi instrukcjami, które znają. No i tutaj są, prawda, przykłady tego, jak dostałem na następnym tygodniu pracę domową napisaną. Co ciekawe, czasami jest tak, że dzieciaki to rozwiązują, a rodzice potem tam gdzieś tam przez Facebooka czy coś, no panie Krystianie, o co chodziło? Syn to zrobił, ale ja nie wiem jak, nie. A tak, to jest druga klasa, to co mówię, to są 7-8-latkowie w szkole podstawowej mojego syna w Łodzi, 153. szkoła podstawowa. Tak, dokładnie tak, właśnie. Więc tak to wygląda. Po co je uczę? Właśnie, no teraz ktoś mógłby pomyśleć, że no tak, tata przebimbał życie na rock'n'rollu i teraz chce syna zrobić dewelopera, prawda, informatyka. Nie, nic z tych rzeczy. Ja tylko zrozumiem jedną rzecz, że też czytam i widzę ile dzisiaj już tam podawane było, ile jest wakatów na stanowiskach związanych z informatyką. Więc moim celem jest to, żeby te dzieci na tych lekcjach zdobyły solidną bazę, solidną podstawę do tego, żeby rozumiały, co to jest programowanie, żeby znały podstawowe instrukcje, potrafiły je zastosować, czy one będą informatykami, deweloperami, czy będą wziętymi, nie wiem, pisać super aplikacje na iOS-a, Androida, Windowsa, na cokolwiek. Nie wiem, to nie o to chodzi. Nie mam też takich ambicji wobec mojego syna. Ja mam to szczęście, że też moja mama nigdy na mnie nie nastawała. Kiedy chciałem zostać gwiazdą metalu, to nie robiło mi z tym problemu, że rzuciłem na przykład jakieś tam studium czy studia i miałem dłuższą przerwę. Ja też nie chcę robić jakichś tutaj tego typu nacisków na mojego syna czy na kogokolwiek, którekolwiek z dzieci, które uczę. Chodzi o to, żeby one miały narzędzie, żeby miały pewne podstawy, które być może za 3-4 lata, a może wcześniej już wykorzystają, jeśli naprawdę to programowanie w jakimś stopniu ich no, zainteresuje cokolwiek. Oczywiście myślę o jakichś tam innych rozwiązaniach, Spot i Go, wspominałem o tych robotach Sphero, tutaj Photon, super propozycja, Jarek. Dobrze, okej. Okay. Z tego typu rozwiązania mam tylko taki problem pewien, że jeszcze próbowałem, ozoboty też mam teraz, ozobota będę prawdopodobnie wprowadzał na zajęciach. Skupiam się mimo wszystko na tym Swiftie, dlatego że chciałem z nimi przerobić pewien cały materiał, a dopiero potem zacząć kombinować z tym innym. To jest tylko 45 minut w tygodniu, czasami są dwie lekcje w tygodniowo, jak ja mam czas, ale powiem szczerze, to jest maks na razie, na ile mogę sobie pozwolić. Myślimy też z panią dyrektor w szkole o tym, żeby od przyszłego roku ruszyć z lekcjami takimi dodatkowymi dla szerszej grupy uczniów, bo na razie to faktycznie są to tylko zajęcia dla klasy mojego syna i być może od przyszłego roku ruszymy właśnie z takimi dodatkowymi zajęciami dla no, generalnie dzieci, które są zainteresowane tym w szkole. No i mówię, dobre narzędzia to ważny czynnik w osiąganiu sukcesu w nauczaniu no i przede wszystkim pomysły, prawda? Tutaj wydaje mi się, że na razie sobie z tymi pomysłami całkiem nieźle radzę, bo naprawdę dzieci cały czas są chętne do współpracy, są skupione na lekcji, zgłaszają się, podsuwają pomysły i, no i, że tak powiem, nie występuje zmęczenie materiału, nawet biorąc pod uwagę to, że to jest ostatnia godzina lekcji na po 5 godzinach innych zajęć. No i co, to tyle z mojej strony, myślę, że się wyrobiłem.